Na stacjach paliw będzie drożej, zwłaszcza w pierwszym tygodniu wakacji, bo w górę pójdą ceny w hurcie, prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Radzą, by dobrze się rozglądać, bo widać dysproporcje w cenach w poszczególnych miastach. Cena 95 powinna mieścić się w przedziale od 6 zł 36 groszy do 6,47 groszy za litr. Oleju napędowego przeciętnie od 6 zł 38 groszy do 6,49 groszy. Za litr LPG kierowcy mogą płacić od 2 zł 62 groszy do 2 zł 70 groszy. Ceny budowy budynków wzrosły w kwietniu o 0,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,5%. Podobnie jak w przypadku cen robót budowlanych specjalistycznych. W budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz transporcie i magazynowaniu dominują nastroje minorowe, ocenia Konfederacja Lewiatan w komentarzu do danych GUS. Urząd podał, że w kilku sektorach gospodarki pogarsza się wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury. Coraz gorzej przedsiębiorcy postrzegają też przyszłość. Allegro, spółka z branży e-commerce, walczy z podróbkami i nieuczciwą konkurencją. Teraz, aby sprzedawać produkty określonych marek, sprzedający muszą do września zaakceptować nowe postanowienia i tym samym zadeklarować, że produkty, które oferują, są oryginalne. W przypadku naruszeń firma zabroni wystawiania nowych ofert danej marki. Może nałożyć karę w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Zaległości alimentacyjne Polaków to łącznie ponad 15 miliardów złotych i ma je 290 tysięcy osób, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Mężczyźni stanowią 94% z nich. 55% dłużników alimentacyjnych ma też długi u innych wierzycieli na ponad 2 miliardy złotych. Aktywa w Europie pod presją przedterminowych wyborów we Francji, ocenia analityk ProStream Tomasz Kudela. Rynki obawiają się, że wygrana skrajnej opcji prawicy bądź lewicy będzie skutkowała nadmiernymi wydatkami budżetowymi. Francja jest drugą co do wielkości gospodarką strefy euro po Niemczech, ale od lat boryka się z problemami. W ubiegłym roku deficyt budżetowy przekroczył 5,5% PKB. Chiny mówią stanowcze nie sankcjom, które nie mają podstaw w prawie międzynarodowym, stwierdził rzecznik chińskiego MSZ-u. Japonia nałożyła ograniczenia handlowe na chińskie firmy w ramach nowej rundy sankcji przeciwko osobom i grupom uważanym za wspierające wojnę Rosji z Ukrainą. Zabrania się japońskim firmom eksportu do tych objętych sankcjami. Fala upałów nęka Włochy, Grecję, Cypr, Rumunię, Serbię i Turcję. W wielu miejscach termometry pokazują 40 stopni Celsjusza. Są pierwsze tego lata ofiary śmiertelne. Wśród nich prezenter BBC, a także 55-letni Amerykanin i 74-letni Holender. Kreml oświadczył, że decyzja Stanów Zjednoczonych o zakazie korzystania z oprogramowania Kasperskiego była typowym posunięciem Waszyngtonu, które miało zaszkodzić firmie, która konkuruje z amerykańskimi. Kreml dodaje, że decyzja o zakazie oprogramowania firmy narusza konkurencję na rynkach. Waszyngton z kolei twierdzi, że oprogramowanie firmy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.